Mamy wygrać z sepsą. Pod takim hasłem po raz 31 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał był wyjątkowy, bowiem po raz pierwszy orkiestra grała dla wszystkich, zarówno dla małych, jak i dużych. W tym roku w Ciasnej udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Jak rodziłam i Szymona, i Olka, to wszędzie widziałam, że tak powiem, że Jurek wspomaga od wielu lat, także sama wielokrotnie skorzystałam ze sprzętu i zawsze będziemy wspierać do końca świata jeden dzień dłużej. Nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka, także myślę, że warto pomagać, bo każdemu może się to przydać. Mieszkańcy Ciasnej hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez udział w licytacjach przeróżnych przedmiotów. Bluzy z EJ-u, kubki termiczne z EJ-u, różne obrazy, bony na przykład do sklepu ogrodniczego, do sklepu z dekoracjami i takie różne gadżety z WOŚP-u. Ludzi było bardzo dużo, wszystkie miejsca były zajęte. Ludzie bardzo aktywnie brali udział, wszystkie fanty z licytacji nam poszły. Nawet idą bardzo kolosalne ceny i bardzo się z tego cieszę, bo to na tak szczytny cel idzie. W ramach imprezy przed publicznością wystąpiły mażoretki Copacabana, Mała Orkiestra Dęta z Ciasnej oraz członkowie sekcji wokalnej GOG Voice. Dodatkowo na mieszkańców czekała moc niezwykłych atrakcji. Straż przygotowała popcorn, watę cukrową. Straż również ściągnęła grupę militarną Red Line, ścianę wspinaczkową oraz pana z uprzężami, gdzie można było się wspiąć pod sam sufit. Panie z sołectwa oraz KGW Ciasna przygotowały słodycze, kawę, herbatę. Imprezie towarzyszyła niesamowita energia, entuzjazm oraz pozytywna motywacja do działania wolontariuszy. Wiele satysfakcji czerpali z tego, że mogli przyjść, wesprzeć ludzi, uśmiechnąć się do nich, zachęcić, żeby wpłacili, czy kupili coś z licytacji, czy też kupili sobie ciasto. Ciepło po prostu do ludzi podchodzić i tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Tylko się dobrze uśmiechnąć i ludzie już sami wiedzą, kim jesteśmy, jesteśmy wolontariuszami i sami już do nas podchodzą. Teraz tam na przykład przy stoisku pomagam, no i zbieram pieniądze. Przed kościołem na przykład dzisiaj zbierałem. Zawsze bardzo lubiłam pomagać ogólnie i właśnie zawsze chciałam być wolontariuszką i no jak taka okazja się nalazła, to od razu po prostu się zapisałam i jestem. Dla mnie to jest miłe spędzenie czasu, a innym to może pomóc. Niedziela upłynęła pod znakiem wsparcia potrzebujących. Szczytna inicjatywa zjednoczyła uczestników imprezy.